Halo, halo, dzień dobry moi mili, z tej strony Keep The Beat. Wracamy do trybu My Team w NBA 2K21. Mamy już piąty sezon Age of Heroes. Piąty sezon, który akurat jest według mnie całkiem interesująco zbudowany i do tej pory pojawiły się dość nowe, takie świeże tematy, które wcześniej akurat w tych poprzednich sezonach nie mogliśmy zobaczyć. Ale wydaje mi się, że najlepsze dopiero nastąpi i to chyba nawet już dzisiaj, za kilka godzin. Jeśli gracie w My Teama, to już zapewne doskonale wiecie, że w tym sezonie mamy tutaj takie dwa specjalne zestawy, Modern Age oraz Golden Age, i są to zawodnicy, którzy ponoć, jeśli się ich wszystkich uzbiera, to stworzy się z tego bardzo fajny, interesujący mural. Kilku zagranicznych youtuberów już to rozkminiło, bazując na samych trailerach. No cóż, ja się w takie zaawansowane analizy nie bawiłem, ale wierzę im na słowo, że na pewno to może właśnie tak interesująco wyglądać. Ale jak widzicie, same te karty mają stylistykę, jakby to były komiksy w stylu Avengers albo coś w tym stylu. Bardzo mi się to podoba. Można te karty zdobywać zarówno przez challenge, jak i z paczek, jak i przez wykonywanie jakichś tam specjalnych innych zadań. Jak widzicie, nie mam tu jeszcze wszystkich, bo na przykład takiego Gilberta Arenasa czy diamentowego Patricka Beverleya jeszcze nie odblokowałem. Mamy testowy Jared Allen, też właśnie tak oto tutaj wygląda, też można go zdobyć. Fajny pomysł na zdobywanie darmowych kart. Troszkę szkoda, że na przykład jak mamy tutaj ten Play My Team Group 1 and 2, że te zadania się nie sumują i dopiero jeśli rozegram przynajmniej 7 meczów Unlimited, to dopiero wtedy ten Play My Team Group 2 się odblokowuje i te wszystkie inne zadania też się będą tutaj zaliczać, więc to jest troszkę według mnie niefajne, że nie można tego stakować i można zaliczać dwóch rzeczy naraz, no ale trudno. Słuchajcie, pogadajmy o rzeczach nowych, które dopiero się pojawią, bo jeśli gracie w My Teama, to już to zapewne wszystko wiecie. Dziś ma się najprawdopodobniej pojawić, czekajcie, gdzie to jest? Premium? Nie. Rewards. Dziś najprawdopodobniej pojawią się zadania Spotlight Sim, które można kojarzyć jeszcze z My Teamu z zeszłego roku, kiedy to każda drużyna NBA dostała specjalne zadania Spotlight Sim i można było tam zgarnąć Pink Diamondy, Galaxy Opale, no po prostu przekozackie karty zawodników, których właśnie byśmy nie oczekiwali, że dostaną takie kozackie karty. Tutaj wychodzą dwie kolekcje All-Star Spotlight Sim i jak widzicie, za uzbieranie obu tych kolekcji mamy Galaxy Opale do zgarnięcia Wesa Anselda, świętej pamięci niestety, jeden z najlepszych zawodników w historii Waszyngtonu. Pamiętam, że jego karta w 2K17 chyba, albo 18, nie, chyba w 17, ta karta była naprawdę przekozacka, wszyscy nią grali, bo był tak dobry. Galaxy Opal Brandon Roy, mam nadzieję, że będzie 100 razy lepszy niż Pink Diamond Brandon Roy, bo mimo to jest różnica jednego czy dwóch punktów overalla, to niestety ten Pink Diamond jest jednym z najgorszych Pink Diamondów jak dla mnie w tej edycji, więc... No ale wyszedł na początku gry, więc wiadomo, tak to troszkę wygląda. Co ciekawe, to to, że patrzcie na te wszystkie karty, patrzcie na te wszystkie nazwiska. Robert Parrish, Latrell Sprewell, Irving, Dave DeBusschere, Patrick Ewing, Isaiah Thomas. Mamy tutaj gwiazdy z lat do 96 roku włącznie, a tutaj mamy gwiazdy z tej ery bardziej nowożytnej, po 97 roku. Jest Leonard, jest Joe Dumars, Nate Robinson, Iverson, Boozer, Ilgauskas, Irving, DeMarcus Cousins. To może być naprawdę bardzo ciekawa kolekcja. Zastanawiam się, czy na przykład taki DeMarcus Cousins, też pewnie będzie Pink Diamond, czy będzie to lepszy DeMarcus Cousins niż ten zgliczowany z kolekcji Flash, który też jest Pink Diamondem. Allen Iverson, ciekawe czy będzie lepszy od tego Season of Giving. Kawhi Leonard, ciekawe czy będzie lepszy niż ten za... Na pewno nie będzie lepszy, na pewno nie będzie lepszy. Ten Kawhi Leonard z Galaxy Opal z poprzedniego sezonu jest tak przekokrzony. Jeśli dadzą teraz lepszego Kawhia, to to będzie oszustwo według mnie. Fajne jest to, że po prostu najprawdopodobniej to są zadania, które otrzymamy i każdy będzie mógł te karty zdobyć za samo granie, a nie na przykład za ślęczenie na aukcjach czy nie wiem, kupowanie paczek czy coś jeszcze innego. Czekam, mam nadzieję, że będzie na to czekać o 17, najprawdopodobniej te spotlighty dzisiaj wlecą. Dobra, wszedłem sobie na 2KDB, żeby zobaczyć te wszystkie karty i zaraz się przekonamy, które są na tyle wartościowe, żeby móc sobie z nimi zagrać. Dobra, pierwsze co, Kawhi oraz DeMarcus Cousins. To mnie ciekawi. Porównajmy sobie te dwie karty z zawodnikami, których do tej pory już można było zdobyć. Okej, jeśli chodzi o budget, to jest naprawdę bardzo podobnie. 34-15 do 33-16. Jeśli chodzi o atrybuty, to zgliczowany DeMarcus Cousins jest zdecydowanie lepszym obrońcą, z tego co tutaj widzę. To byłoby na tyle. To są prawie te same karty. Ja muszę sprzedać mojego zgliczowanego DeMarcusa, bo jego wartość spadnie po dzisiaj i to strasznie.
Okej, nie podoba mi się to trochę zbytnio. Kawhi Leonard, twoja kolej. Porównajemy ciebie do Galaxy Opala. No tutaj to bez porównania, patrzcie, 36,9 badży, tutaj mamy 34,22. 184 punkty atrybutów. Defense niewyobrażalnie lepszy. Offense tak samo. Jak wygląda rzut za 3? Rzut za 3, 85 do 94. Nie ma o czym rozmawiać. Kawhi Leonard, Pink Diamond, to będzie karta. To będzie nagroda pocieszenia dla tych, którzy nie wygrindowali 40 poziomu w poprzednim sezonie. Okej, Allen Iverson z kolekcji Season of Giving. Tutaj akurat zgodnie z przewidywaniami karta Spotlight Sim będzie lepsza od tej karty, która była rozdawana 2 sezony temu. No w sumie nie dziwne, no tamte Pink Diamondy na ten moment można chyba dorwać za 20 czy za 15 tysięcy. To już nie są dobre karty, bo nie mają po prostu dobrych badży. Jeśli chodzi o same atrybuty, 2 punkty różnicy. Więc nie wiem, o co chodzi. Jakie oszustwo, patrzcie na to. Shot IQ. Season of Giving Iverson ma shot IQ na poziomie 85, a ten nowy ma na poziomie 25. Więc patrzcie, aż 60 punktów różnicy, jeśli chodzi o atrybuty. Ale nie ma to żadnego wpływu na grę, no bo shot IQ, no to sorry, to wy kierujecie tym zawodnikiem, a nie konsola. To wyrzucacie, wy decydujecie, kiedy ma być ten rzut oddany. Więc te 60 punktów atrybutów, to jest oszustwo, to jest sztuczne zawyżanie overalla karty, więc Allen Iverson z kolekcji Spotlight, jeśli lubicie tego zawodnika, jeśli lubicie nim grać, to koniecznie sobie go wygrindujcie. Porównajmy jeszcze Brandona Roya, ale mi się wydaje, że to będzie deklasacja. Patrzcie na te badże, 29 zł, 26 fioletowych, a tu jest 16,5. Różnica atrybutów? 232 punkty. Dobra, Brandon Roy to będzie Cox. Shot IQ, ten sam myk tu jest. Widzę, że to jest fajny sposób na zawyżanie atrybutów. 98, jeśli chodzi o tego Roya sprzed kilku sezonów. 25, jeśli chodzi o tego Roya, który będzie teraz. Rzut za 3 na poziomie 96 ten ze Spotlight będzie mieć. Defense też całkiem solidny. To mi się podoba. Wes Unseld. Ta karta może być naprawdę dobra. Czyli pamiętacie, 2 sezony, czy tam 3 sezony temu mieliśmy Pink Diamond Blake'a Griffina. Ostatnio mieliśmy Pink Diamond Arona Gordona. Teraz mieliśmy Galaxy Opal Kenyona Martina. I mi się wydaje, że Wes Unseld teraz wleci w buty właśnie tych wszystkich innych zawodników jako fałszywy center albo ruchliwa rzucająca czwóreczka. Więc Wes Unseld też mi się wydaje, że będzie tutaj na kozaku. Tym bardziej, że rzut za 3 na poziomie 93. Okej, bardzo ładnie. Range extender, catch and shoot, corner specialist, wszystko na fiolecie, fioletowy dimer, klampsy na fioletowy. Dobra, Wes Unseld, idę po ciebie. A czekajcie, bo tutaj jeszcze jest taka akcja. Okej, mamy jeszcze Galaxy Opal Johna Walla do zdobycia. Ale nie wygląda to tutaj w ten sposób, jakby John Wall był do wygrania po przejściu zarówno spotlightów z Wesem Unseldem, jak i Brandonem Royem, więc na ten moment nie jestem pewny, w jaki sposób można go zdobyć, ale na pewno będzie warto go zdobyć, uchnijmy sobie jego stacy. 31 fioletowych badży. 31 fioletowych badży, 21 złotych. John Wall z trójeczką na poziomie 96. Jejku, ja już od 2 sezonów mówię, że to jest endgame, ale jak widać, 2K ma pomysły na to, żeby jeszcze bardziej nasycać tych zawodników, nasycać te karty, żeby były jeszcze lepsze, jeszcze bardziej kozackie. Powiem wam, że jakby troszkę tracę przyjemność z grania online w MyTeamie, biorąc pod uwagę to, że wszystkie karty umieją wszystko i wszystkie karty są na maksa wykokszone. Jest troszkę chyba już dla mnie za trudno, no ale cóż, jeśli lubicie kolekcjonować, jeśli jaracie się samą grą offline, albo po prostu jesteście na tyle dobrze, żeby grać online, no to sądzę, że ten John Wall będzie waszym starterem za niedługo. Okej, ciekawe rzeczy się dzieją w chwili, gdy to nagrywam, jest za 15 pierwsza, klip wleci pewnie jakoś przed 15. O 17 z reguły są update'y, więc zgaduję, że o 17 wlecą te spotlighty i zacznie się jeden wielki grind. Także z góry życzę wam powodzenia. No i co, przy okazji przypominam wam, że w piątek szykuje się naprawdę ciekawy materiał gameplayowy, ale taki trochę inny, ponieważ zrobimy wielką symulację meczu gwiazd spośród zawodników, które wybraliśmy podczas poniedziałkowego profesjonalnego studia NBA z Bartoszem. Także to może być naprawdę ciekawe, mecz już się odbył, znam wyniki, ale oczywiście się z wami nie podzielę. Może to teraz jakoś fajnie zmontować, skomentować. W piątek zapraszam na ten kanał, a ja się z wami żegnam na ten moment. Trzymajcie się, cześć!